Witam w pierwszym odcinku podcastu Puszek i Ciepełko. Ja jestem Aga i dzisiaj będę mówić o książkach, które zmieniły moje życie. Przygotuj herbatę, kawkę, wodę lub inny napój, który lubisz i zaczynamy. Tak sobie wymyśliłam, że mój pierwszy podcast, który tutaj umieszczę, taki podcast na rozgrzewkę, będzie dotyczył książek, które przeczytałam w ostatnim czasie. Będzie to takie podsumowanie książkowe roku 2021. Przygotowałam dla Was kilka pozycji, które podbiło moje serce i bardzo, bardzo mocno wpłynęły na moje postrzeganie świata oraz samej siebie. Pierwszą taką książką, która wpadła w moje ręce dzięki poleceniu na Instagramie, była książka Stoicyzm na każdy dzień roku, 366 medytacji na temat mądrości, wytrwałości i sztuki życia, Ryan Holiday i Stephen Hanselman. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam nazwiska. Jest to taki kalendarz, gdzie na każdy dzień roku znajduje się medytacja oraz kilka słów od autorów. Książka zawiera bogatą, zbiorową mądrość stoików i jest napisana w takiej bardzo przystępnej i spójnej formie. Stoicyzm to antyczna filozofia, która niegdyś służyła do poszukiwań dobrego życia. Była taką żywą, nakierowaną na działanie ścieżką, o której niestety zapomniano, a dzisiaj sam stoicyzm kojarzy nam się z nudą, a ja myślę, że nic bardziej mylnego. Celem tej książki jest pomóc nam wieść lepsze życie. I tak na przykład 29 listopada poradzisz sobie, cytat Marka Aureliusza: nie rozpaczaj nad tym i nie daj się porwać wzburzeniu. Pod cytatem parę słów od autorów. Gdy coś się wydarzy, czasem pojawiają się w nas myśli: już za późno, wszystko stracone. Później następują narzekania, użalanie się, biadolenie, bezsilna walka przeciw czemuś, co i tak już się stało. Po co się przejmować? Nie wiemy przecież, co przyniesie przyszłość. Nie mamy pojęcia. Możliwe, że napotkamy więcej problemów, ale może się okazać, że wkrótce zza chmur wyjdzie słońce. Jedno jest pewne, cokolwiek się stanie, poradzisz sobie. Gorąco polecam tą książkę na każdy dzień. Dobre słowo. Jeszcze raz polecam. Następną książką i myślę, że w ogóle najważniejszą chyba dla mnie, którą przeczytałam w zeszłym roku, jest Czuła przewodniczka, Kobieca droga do siebie, Natalii de Barbaro. Książka jest przepełniona miłością, czułością i ciepłem. Uważam, że powinna ją przeczytać absolutnie każda kobieta. Pani Natalia jest felietonistką oraz psycholożką. Prowadzi autorskie warsztaty dla kobiet i sesje coachingowe, więc bardzo dobrze zna się na rzeczy. Książka uczy nas asertywności, daje nam spokój, uczy odwagi, jest takim osobistym przewodnikiem, rozbudza naszą ciekawość, bardzo mocno otwiera oczy na nasze relacje z nami samymi. Myślę, że dla wielu kobiet będzie cudownym, wspaniałym wstępem do terapii. Wiele kobiet po przeczytaniu tej książki na taką terapię się wybierze, nabierze odwagi. Będzie wspaniałym prezentem na Dzień Mamy, wspaniałym prezentem na urodziny naszej przyjaciółki czy siostry. Naprawdę gorąco polecam. I oczywiście krótki cytat. Dlaczego to sobie robimy? Dlaczego mam taką wielką pokusę, żeby pokazywać Ci, jak świetnie się mam i jak u mnie wszystko jest wspaniałe? Dlaczego Ci to robię? Dlaczego Ty robisz to samo mnie? Tak jak Ty, czasami zachowuję się okropnie. Wyrządzam komuś krzywdę. Bywam tchórzliwa. Pławię się w złośliwych myślach. Obijam się. Chociaż wiem, że powinnam zrobić coś pożytecznego. Tak jak Ty, zastanawiam się, czy życie ma sens. Zamartwiam się sprawami, nad którymi nie mam kontroli i często czuję, jak zalewa mnie fala tęsknoty za czymś, na co nie mam imienia.
chociaż mam wiele zdolności i talentów, bywam też krucha i niepewna. Potrzebuję więzi i zapewnienia, że jestem w porządku. Pani Natalia w tej książce mówi nam o naszej czułej przewodniczce, że każda kobieta ma taką przewodniczkę w środku i że w końcu czas za nią podążać i być dla siebie czułą i pełną miłości. Okej, polecam naprawdę gorąco. Następna książka to Potęga podświadomości Joseph Murphy. I co ja mogę o tej książce powiedzieć? W wielkim skrócie jest to książka o potędze słowa, o potędze myśli, o tym, że nasza podświadomość słucha nas uważnie i bardzo grzecznie wykonuje wszystkie polecenia, które o nas usłyszy. I nie tylko te wypowiedziane na głos, ale także te wszystkie, które sobie myślimy. Parę smaczniejszych cytatów. Stale powtarzając jakieś myśli lub czynności, wpajamy podświadomości nawyki, dzięki którym te myśli i czynności stają się automatyczne. Jedyną przeszkodą na drodze do sukcesu są nasze myśli i wyobrażenia. Żeby podsumować w sumie całą książkę, to idealnie tutaj pasuje cytat z Biblii. Hiob, bo spotkało mnie, czegom się lękał. Bałem się, a jednak to przyszło. Jeśli chcesz, żeby spotkało cię coś dobrego, myśl o tym, co dobre. Zaszkodzić ci mogą tylko twoje własne myśli. Cudze stwierdzenia nie mają nad nami żadnej władzy. Jeśli boisz się choroby, pragnij zdrowia. Jeśli boisz się zniewolenia, pragnij wolności. Skupiaj się na tym, co dobre i spodziewaj się dobra, a twoja podświadomość zawsze ziści pragnienia. Ona nigdy nie zawodzi. I złota zasada w stosunkach międzyludzkich. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Bardzo dużo jest w tej książce Boga, ponieważ autor był doktorem religioznawstwa, więc tutaj bardzo, bardzo dużo odwołań do Boga, ale myślę, że raczej nie w takiej wersji kościelnej, tylko bardziej w takiej wersji duchowej. Potęga podświadomości to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych poradników, jakie kiedykolwiek napisano. Tak myślę. I ostatnia książka, o której chciałabym tu dzisiaj powiedzieć, to Cztery umowy. Autorem jest Don Miguel Ruiz. Fenomenalna książka. Myślę, że powinna być lekturą obowiązkową w każdej szkole. Powinien ją przeczytać każdy. Książka ta mówi, jak żyć dobrym i cudownym życiem, jak uwolnić się od wszystkich, muszę, powinnam, jak właśnie poczuć się wolnym. To jest taki przewodnik do prawdziwej wolności i harmonii. Autor tutaj podaje skuteczne sposoby, które z dnia na dzień mogą odmienić życie każdego. Autor mówi tutaj o tym, że każdy z nas powinien zawrzeć ze sobą takie cztery umowy i tych umów dotrzymywać przez całe życie. Pierwsza umowa, bądź nieskazitelny w słowach. Druga, nie bierz niczego do siebie. Trzecia, nie zakładaj nic z góry. Czwarta, zawsze rób wszystko najlepiej jak potrafisz. I niby każdy z nas wie, niby każdy z nas słyszał, i niby to wydaje się takie proste, a jednak jest to tak trudne, żeby wprowadzić to w życie. Natomiast po przeczytaniu tej książki bardzo łatwo nam jest to wszystko sobie poukładać. Przychodzi nam to o wiele łatwiej, ponieważ autor podaje tu cudowne przykłady i cudownie wszystko tłumaczy. Jak sobie właśnie łatwo poukładać, żeby być radosnym i spokojnym. Wszystkie te książki pomagają nam uczynić życie wspanialszym, doskonalszym, bogatszym, szlachetniejszym niż było dotychczas. Jest tylko jedno najważniejsze,
jedna najważniejsza rzecz, która te wszystkie książki łączy. Trzeba to wdrożyć w życie. Trzeba to przestudiować na sobie, przeczytać, przemyśleć i wdrożyć w życie. Zacząć myśleć pozytywnie i zmienić to wszystko, zmienić siebie od środka. Prawem umysłu ludzkiego jest prawo wiary. Trzeba wierzyć w to, że będzie dobrze i zacząć od czynienia dobra. Uff, pieprze koty zapoty. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie było najgorzej. Mocno się stresuję. Bardzo połykam końcówki. Przełykam mocno ślinę. Słychać na pewno pogłos z dołu. Pogłos, przepraszam, dookoła, co się dzieje, tego wszystkiego. A dzieje się dużo, bo są skoki, więc atmosfera jest gęsta wśród moich domowników. Dziękuję jeszcze raz, polecam się na przyszłość i jeżeli macie jakiś ciekawy temat, który chcielibyście, żebym poruszyła tutaj w podcaście, to bardzo proszę prześlijcie mi na maila lub napiszcie tutaj w komentarzach. Dziękuję jeszcze raz. Bye!